Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na program Mały Biznes, Wielka Sprawa. Dzisiaj naszym gościem będzie pani Aneta Biernat, prezes firmy Europrofil. Czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry pani prezes. Europrofil jest firmą, która skorzystała ostatnio z tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej PFR-u. O tym chciałbym porozmawiać dzisiaj z panią i przedstawić państwu firmę Europrofil jako kolejną firmę właśnie polską, która jest bardzo ciekawa, dynamicznie rozwijająca się, a jednocześnie korzystając z tarczy finansowej, udało się pewnym rzeczom zapobiec. I o tym też porozmawiamy, a być może udało się pewne rzeczy przyspieszyć, a w przypadku Europrofil akurat nawet dużo zmienić, tak? Bo firma dosyć dużą zmianę też ostatnio przeszła, jeżeli chodzi o profil swojej działalności, ale zacznijmy od początku. Czym zajmuje się firma Europrofil, kiedy powstała i w czym się specjalizuje? No, tak pokrótce, zajmujemy się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych, więc produkujemy na szeroką skalę listy podparapetowe, transportowe, profile do profili, które są stosowane do profili okiennych. Więc no, tak zagłębieni jesteśmy w produktach, w wyrobach budowlanych. Dodatkowo odzyskujemy ogromną ilość, to są już tysiące ton materiałów z odpadów, powstających z odpadów z tworzyw sztucznych. Więc jesteśmy mega ekologiczni. Z tych surowców powstają przemiały, regranulaty, granulaty, które potem dają kolejne życie następnym produktom w wyrobach budowlanych. To jest w ogóle nowy ten sposób gospodarka obiegu zamkniętego, tak? Bardzo modny i przyszłościowy temat. No generalnie tak, dlatego że wiadomo, że surowce naturalne są ograniczone i ilość tych surowców jest ograniczona i zależy nam na tym, żeby produkty, które powstają z tworzyw sztucznych, służyły nam przez jakiś czas, a potem abyśmy mogli odzyskać materiały z tych produktów i jeszcze raz wcielić je w życie. Wiadomo, że to akurat bardzo służy środowisku i chociażby naszemu klimatowi, a dzieją się różne rzeczy, jak widzimy teraz w środowisku i w gospodarce przez to również. Tak jest. A jak szło przed pandemią koronawirusa? No można powiedzieć, że byliśmy akurat w takiej idealnej dla nas sytuacji, bo pozbyliśmy się twardych kredytów. Naprawdę nasze zobowiązania finansowe były niewielkie. Byliśmy mega płynni. Sprzedaż szła... No, nie można byłoby powiedzieć, że nie mogłoby być lepiej, o tak. A komu sprzedajecie, że tak od razu brutalnie spytam? Gdzie są wasze rynki zbytu? Nasze rynki zbytu w 90% to Polska. Mhm. Okej. Okay. Więc troszeczkę może w tych 10% próbujemy sprzedaży na rynki zewnętrzne, ale nie ma takiej potrzeby, ponieważ rynek polski jest tak wymagający pod kątem ilości, że nie ma potrzeby szukania rynków zewnętrznych. Dodatkowo współpracujemy z kontrahentami, którzy są płynni finansowo, więc my również dzięki nim nie mamy problemów żadnych finansowych. Nie można by w żaden sposób narzekać. No wirus jednak spowodował ogromne zawirowania. My w marcu, w ogóle jeszcze w marcu, pod koniec marca nie spodziewaliśmy się, że nas to tak dotknie. Można powiedzieć, że marzec był jeszcze lepszym miesiącem niż w poprzednim roku, czyli 19 rok był jeszcze miesiącem słabszym. Natomiast w kwietniu nasze obroty spadły o ponad 54%. To już było mocno niepokojące. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, co mamy zrobić, z załogą, której tak się cieszyliśmy, bo w zeszłym roku rynek pracy był bardzo wymagający. Nie mogliśmy skompletować załogi, nie było osób chętnych do pracy. I nagle, kiedy ta załoga została skompletowana, bum, nie mamy sprzedaży. Jak to jest z załogą w państwa przypadku? Czy łatwo jest znaleźć pracowników, czy są to jakieś bardzo konkretne wymagania i przeciwnie, jest to bardzo duża sztuka? W naszym przypadku jest to wymagające, dlatego że my zajmujemy się ekstruzją. Ekstruzja to jest wymagający dosyć proces technologiczny, więc jakiś taki zmysł technologiczny, techniczny, elektryczny, elektroniczny, mechaniczny
by się przydał tutaj, jeżeli chodzi o pracowników. Natomiast no, różnie z tym bywa. Bardzo ciężko jest o wykwalifikowaną załogę, więc sami tą załogę szkolimy. Otwieramy się tak naprawdę. Sytuacja w zeszłym roku, kiedy to był mocno rynek pracownika, spowodowała, że musieliśmy dawać szansę każdemu. Więc przychodził do nas i 50 i 60-latek i przychodził 18-latek, który skończył niedawno maturę. Więc otwieraliśmy się na wszystkich i dawaliśmy szansę wszystkim. No, dlatego też bardzo było ciężko planować jakiekolwiek ruchy pracownicze związane przez to, że obroty zaczęły spadać. Innymi słowy, gdyby stracono płynność finansową, gdyby trzeba było zwolnić tą załogę, byłoby bardzo trudno odzyskać tych ludzi albo znaleźć dla nich zastępstwo, tak? No bardzo ciężko, dlatego że u nas niestety nie da rady nauczyć się całego procesu technologicznego, nie wiem, w tydzień, miesiąc. To są czasami, to jest minimum kwartał, żeby można było polegać i ufać danemu pracownikowi i aby on spokojnie sobie funkcjonował na danym stanowisku pracy. Może nie każde stanowisko jest tak wymagające, ale jednak ekstruzja jest procesem wymagającym. Jest to proces oparty o komputery, o ustawienia, no i też jakąś podstawową wiedzę, więc nie da rady na linii technologicznej postawić ludzi z ulicy, tak po prostu, bo teraz ich potrzebujemy. My potrzebujemy trochę czasu, żeby tych ludzi przygotować. Nawet tych, którzy mają pewne doświadczenie, bo jednak proces ekstruzji w Polsce nie jest... No jest kilka firm, są to firmy tak naprawdę z kapitałem zagranicznym, które się w tym specjalizują i oni szkolą swoich pracowników poza granicami naszego kraju. Natomiast my robimy to we własnym zakresie. Okej. I w tym momencie znaleźli państwo informację o tarczy finansowej. Jak to było? Czy był to proces złożony, skomplikowany? Czy łatwo było z niej skorzystać? Czy przeciwnie, czy było łatwo? Może powiem tak, my cały czas obserwowaliśmy, co się dzieje, co możemy, w jaki sposób możemy sobie pomóc. Pierwsza tarcza, druga tarcza, jakoś tak nie znajdowaliśmy rozwiązań dla siebie, ale to też dlatego, że marzec był dla nas dobrym miesiącem, nie był tym miesiącem spadkowym i nie mieliśmy podstaw do tego, żeby ubiegać się o te rozwiązania, które były udostępniane na dany moment. Natomiast już rozwiązanie, bodajże to był trzeci tarczy, kiedy pojawiły się subwencje, to tak naprawdę było dla nas ogromne i wyzwanie, i możliwość zrealizowania pomysłów, które rodziły nam się w głowie, dlatego że w międzyczasie prowadziliśmy rozmowy z kancelarią prezesa Rady Ministrów, prowadziliśmy rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu, z Agencją Rezerw Materiałowych na temat nowej produkcji, którą chcielibyśmy uruchomić. I teraz pojawienie się takiej możliwości skorzystania z tych pieniędzy było dla nas bardzo, bardzo dobrym pomysłem. I okazało się, że to było bardzo proste, bo złożenie wniosku nastąpiło przykładowo w poniedziałek, we wtorek dostaliśmy decyzję potwierdzającą złożenie wniosku, a w środek mieliśmy już pieniądze na koncie. I u nas to było też tak, że w związku z tym, że już prowadziliśmy rozmowy z dostawcami nowych linii technologicznych dla nas, mieliśmy już prawie podpisane kontrakty, proformy czekały tylko na wpłatę zaliczek, więc te pieniądze od razu poszły w ruch. I one już w tym momencie w 75% na siebie pracują. Wiadomo, że wyjście ze strefy komfortu wtedy, kiedy wszystko było poukładane i teraz zmiana procesu myślenia, przejście na nowy proces technologiczny, bo my zajmujemy się polichlorkiem winylu, nagle chcemy wejść w polipropylen, czyli miękkie PVC. No i nie jest łatwe. Ale, dobrze, to, może chwilę tutaj wyjaśnijmy, bo nie wszyscy się możemy orientować i znać na tym. Tak, generalnie wszystkie plastikowe rzeczy są tworzone z granulatu, ale ten granulat jest różny, o różnym stopniu twardości. Pewne rzeczy państwo mogą robić, pewnych rzeczy państwo nie mogą robić, tak? I to jest ta chyba fundamentalna różnica, o ile dobrze pamiętam, gdzieś ze szkoły.
I państwo też wykorzystali te środki z tarczy finansowej na to, żeby coś nowego jednak zrobić, a zupełnie nowego w porównaniu z tym, co państwo wcześniej robili. I tu może rozwijmy ten temat. Tak, przeanalizowaliśmy rynki, jeżeli chodzi o włókniny typu meltblown. Są to włókniny właśnie produkowane z polipropylenu. Jest to inny rodzaj tworzyw sztucznych, którym my się zajmujemy, ponieważ jest to miękkie PVC. My zajmujemy się polichlorkiwinylu twardym PVC. Natomiast proces technologiczny jest bardzo zbliżony, więc posiadamy ogromną wiedzę i doświadczenie w tego typu produkcji. I upatrujemy zakup nowych linii technologicznych, uruchomienie tej produkcji, upatrujemy w tym możliwość przywrócenia tych 50% obrotów i dodatkowo, i tak naprawdę pewnie zwiększenia o drugie tyle z tytułu sprzedaży nowych produktów. Biorąc pod uwagę tą włókninę, może ja bliżej o niej opowiem, to jest włóknina, która stosowana jest do produkcji masek ochronnych, tych medycznych i tych niemedycznych i tych stosowanych w ochronie osobistej. My rozpoczynamy najtrudniejszą tak jakby produkcję, bo będziemy starali się uruchomić włókninę i wyprodukować włókninę takiej jakości, aby filtracja tej włókniny umożliwiła nam produkowanie masek FFP3. To są te maseczki, które chronią i tak naprawdę w 99% zabezpieczają nas przed na przykład tutaj wirusem COVID. Tak, bo z tymi maseczkami i ich właściwościami, tą przenikliwością tak naprawdę to jest największy problem i o to się rozbija. Tak. Ta większość materiałowych maseczek nas nie chroni przed wirusami, są maseczki antysmogowe i też nie wszystkie nas chronią przed wirusami, większość przed pyłami zawieszonymi nas, zawiesinami w powietrzu nas chroni, natomiast tylko część z nich też przed takimi małymi rzeczami jak wirusy i bakterie w stanie nas uchronić. Państwo dzięki tej zmianie technologii będą chcieli i będą w stanie produkować ten najmniej przenikliwy materiał tak naprawdę, tak? To o to chodzi. Tak, ten najmniej przenikliwy materiał, ten materiał, który najbardziej będzie nas chronił. Już nie tylko przed smogiem, nie tylko przed pyłem, ale właśnie przed wirusami, których cząsteczki są bardzo drobne i taka maseczka po prostu musi te cząsteczki wychwycić, nie pozwolić, aby przeszły te cząsteczki dalej. No, dla nas to nowość, produkcja włókniny dla nas to nowość. Produkcja maseczek to już nie będzie duży problem, bo jeżeli będziemy posiadali włókninę odpowiedniej jakości, to samo stworzenie maseczki to już jest zabawa, więc to będzie tylko cieszyć. Jesteśmy umówieni na dostawy tych maseczek już na jesień, ponieważ spodziewany jest tak jakby druga fala zachorowań na jesień. Z drugiej strony to już nie chodzi tylko o to, że może się to wydarzyć, ale żebyśmy byli przygotowani jako kraj na ewentualne inne możliwości, które czy sytuacje, które mogą się zdarzyć w przyszłych latach. Okazuje się, że 80% tej włókniny i maseczek było do tej pory importowanych. Sami wiemy, jaka jest teraz jakość tych maseczek, ponieważ cały świat ma ten sam problem. Tak jakby... Cały świat ma ten sam problem. Tak, cały świat ma ten sam problem, a problem polega na tym, że wszystko było importowane z Chin. W momencie, kiedy nawet uruchomilibyśmy produkcję maseczek w Polsce, to za chwilę wąskim gardłem są włókniny, do których nie ma dostępu. Mieliśmy informacje takie, że Niemcy, Francuzi, którzy uruchomili produkcję tej włókniny, zamknęli się na własny rynek i w tej chwili może nawet ich potrzeby są takie duże, że nie są w stanie sprzedawać tego na zewnątrz. Więc postanowiliśmy zaryzykować i wejść w tą produkcję. No i ta produkcja, miejmy nadzieję, będzie odpowiadać na zapotrzebowanie, nowe zapotrzebowanie na polskim rynku i ochrony zdrowia, a to jeszcze chyba tylko, o ile dobrze pamiętam, żeby wyprodukować taką włókninę, to nie jest to, że w domu sobie szyjemy, czy państwo będą szyli maseczki, tylko to jest linia technologiczna, która jest wielkości jednej kamienicy, tak? Okay. Tak, dokładnie. Dobrze, super. Bardzo pani dziękuję. Niestety musimy już kończyć. Naszym gościem dzisiaj była pani Aneta Biernat, prezes firmy Europrofil. Pięknie dziękuję. Serdecznie pozdrawiam i państwa również pozdrawiam. Do zobaczenia.